kolejna edycja, bo kolejny rok, tak? Co praktycznie co rundę, bo to się tak układa zgodnie z tak naprawdę z kalendarzem rozgrywek. Co rundę jesteśmy w szkołach naszego powiatu, a czasami nawet poza nim. No, cel jest prosty, tak? Widzimy, że kwestia wychowania fizycznego kuleje, to znaczy udziału młodzieży w tymże. Choćby nie wiem, co rodzice robili, to ta liczba podczas lekcji WF-u maleje i też udział w zajęciach fizycznych poza lekcjami też dramatycznie spadł. No, my jesteśmy z pokolenia, które wie, co to jest sport, co to jest wycisk, który się dostaje podczas lekcji czy na SKS-ach. To powinno wracać. Wiem, że cała Polska w tym kierunku idzie, żeby przywrócić ten pożądany stan. No, KKS się w to włącza i od wielu lat prowadzi akcję lekcja WF-u z PGKS Bohatów, podczas której zawodnicy pierwszej drużyny prowadzą zajęcia. Dwóch, trzech, czterech zawodników przyjeżdża w zależności od tego, ilu jest uczniów, i prowadzi zajęcia nieco inne niż nauczyciele. No i pokazują, że dzięki wychowaniu fizycznemu, dzięki uprawianiu sportu można coś osiągnąć, jesteś piłkarzem, sportowcem zawodowym. No to jest rzeczywiście też element promocji klubu, bo po zajęciach zapraszamy, dzieci otrzymują zaproszenia na mecz, jakieś małe prezenty. No jest bardzo, bardzo sympatycznie i z tego, co wiemy, te lekcje na długo pozostają w pamięci dzieci. Dzisiaj jesteśmy po raz drugi w ciągu 8 dni bodajże w tej samej szkole, dlatego że poprzednia lekcja bardzo się spodobała i inne klasy też chciały brać udział. Dzisiaj czwarte, piąte klasy, z nimi jest Łukasz Pietroń, Piotr Giel, Łukasz i Mariusz Magiera, czyli no, podstawowi zawodnicy. Myślę, że fajny element też pod zbliżający się Dzień Dziecka i finał ligi, który już 2 czerwca.